Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i jak co roku spotykamy się w ulubieńcach rocznych, czyli w najważniejszych ulubieńcach na każdym kanale urodowym. Zanim zaczniemy, to polecam sobie naszykować jakieś wspomagacze. Wybór dowolny i możemy jechać z tym koksem. Ponieważ nie mam jakiejś zatrważającej ilości pielęgnacji, a i tak przypuszczam, że każdy z nas szykuje się na to, że ten film będzie trwał około godziny czasu, dla mnie nawet dłużej, to stwierdziłam, że pielęgnacje i takie produkty urodowe wrzucimy na początek filmu, później przejdziemy do kolorówki i w odpowiedzi na Wasze prośby zadałam Wam pytanie w ulubieńcach grudnia. Tak, zrobimy to, zrobimy oddzielny, a raczej ja zrobię dla Was, oddzielny film na temat pędzli, the best, najlepsze pędzle, które były przeze mnie nadużywane w roku 2018, a w tej chwili przechodzimy do kosmetyków. Zaczniemy od pielęgnacji ciała, w tym roku zdecydowanie balsamem, który kupiłam niejednokrotnie i niejednokrotnie wykończyłam. To jest balsam Nivea, a dokładnie ujmując, mleczko do ciała odżywcze 48 godzin, nawilżająca moc serum z olejkiem migdałowym. Jak widać, ja kupuję takie już większe opakowania, on jest dostępny również w formacie chyba 200 ml. Wiem, że niektóre osoby się z nim kochają, a niektóre nienawidzą, ponieważ on ma w składzie dosyć wysoko parafinę. Mi osobiście to nie przeszkadza, na mojej skórze to się bardzo dobrze sprawdza. Świetnie nawilża, pozostawia taką warstwę nawilżenia na skórze, ale nie jest mocno tłusty i mniej więcej chyba na wiosnę robiłam film, w którym pokazywałam Wam, jak rozświetlić całe ciało i właśnie tego balsamu używałam jako takiej bazy pod rozświetlacze. Świetnie się sprawdza. Też bardzo często on się przewijał w rękach Desi Perkins. Ona też go uwielbia, więc Desi, królowa glow. Zanim przejdę do twarzy, to szybko przebrnijmy przez takie rzeczy poboczne. Puder do włosów od Schwarzkopf, chyba dobrze powiedziałam. Got to be powderful. Puder nadające objętości włosom. O tym pudrze wspominałam, jak miałam dłuższe włosy, no to niestety ja mam dosyć dużo włosów na głowie, są one cienkie, ale jest ich sporo, więc niestety ten puder ich nie unosił. Ale od momentu, kiedy ścięłam włosy na krótko, to już nabrałam trochę tej lekkości. Jak go wsypię, zrobię sobie przydziałki, wsypię i następnie pazurami tutaj wjadę. Włosy pięknie u nasady się unoszą. Polecam go stosować w małej ilości. Jeżeli przesadzimy, włosy w odczuciu mogą być trochę takie matowe. Polecam łapać promocję, bo to małe opakowanie kosztuje przeważnie powyżej 20 zł, a czasami dorwę promocję, że poniżej 15 można go kupić, więc pilnować promocji. I coś, czego używałam dosłownie przez cały rok, dzień w dzień, a raczej noc w noc, każdej nocy przed położeniem się spać, czyli odżywka na rzęsy Biotebal XXL. I to jest odżywka, dzięki której w końcu zaczęłam mieć rzęsy. Prawie cały rok, tak do okresu jesienno-zimowego, późnej jesieni, cały czas nosiłam tylko swoje wytuszowane rzęsy. W ogóle niczego nie kleiłam. Teraz na jesieni właśnie z racji częstej ilości robienia makijaży, czy to na Instagrama, czy właśnie tutaj mieliśmy taki okres sylwestrowo-karnawałowy i świąteczny, no to przyklejałam dużo rzęs i zaraz do rzęs też przejdę. A tak to przez cały bity rok nosiłam swoje wytuszowane rzęsy. Z tego co pamiętam, jak zaczęłam tą odżywkę używać, to tak już po 2-3 tygodniach widziałam pierwsze efekty. To był, tak, to była połowa stycznia. Już mogłam tuszować swoje rzęsy i nie przyklejać nic na wierzch. To pamiętam, to był przełomowy moment w moim życiu, bo tak to nigdy w życiu nie miałam rzęs. Moje rzęsy są z natury proste, rzadkie i bardzo krótkie. Dosłownie pół milimetra mają, więc... A skoro już jesteśmy przy rzęsach, no to trzeba powiedzieć o rzęsach, które najczęściej noszę. Co prawda jest to okres, powiedzmy, dwóch ostatnich miesięcy, ale
pokochałam, zakochałam się w tych rzęsach. Nie w konkretnym modelu, tylko ogólnie w marce Blended. Ja mam tutaj różne modele i też inny model mam na oczach. Oczywiście przypominam o tym, że wszystko to, o czym powiem w filmie, będzie zawarte w opisie na dole, jak i również szczegóły dotyczące mojego makijażu. I to są rzęsy, które są niezwykle komfortowe na oczach. One są na przezroczystej, bardzo cienkiej żyłce, która jest niezwykle gibka. Więc te rzęsy są niewyczuwalne na oczach, świetnie dopasowywują się do kształtu Waszej powieki i też, oczywiście, jeżeli dobrze je przytkiecie, odsyłam do mojego filmu, gdzie tłumaczyłam, jak przykleić według mnie najlepiej rzęsy. To wracając do tematu, one nigdzie nie uwierają, ani w zewnętrznym, ani w wewnętrznym kąciku i naprawdę bardzo ładnie, naturalnie wyglądają, prezentują się na oczach. Tak jak wcześniej, przez cały rok byłam uzależniona od tuszy do rzęs, to teraz jestem uzależniona od przyklejenia pasków i te paski naprawdę szybko i komfortowo mi się przykleja. Następnie produkt, który również był używany dosłownie cały rok. Wydaje mi się, że on wylądował już chyba w ulubieńcach stycznia. To jest Glow Tonic od Pixie, który posiada funkcję złuszczającą na skórek. Posiada w sobie 5% kwasu glikolowego. Bardzo ładnie złuszcza, oczyszcza cerę. Można go stosować codziennie i robi to w sposób dosyć delikatny, ale skuteczny. Jeżeli oczywiście macie cerę dosyć wrażliwą, polecałabym go stosować co drugi, może co trzeci dzień. Ja go stosuję codziennie, nawet dwa razy dziennie. I rano, i wieczorem, i w żaden sposób mnie nie podrażnia, a mam wrażenie, że naprawdę bardzo ładnie cerę oczyszcza. I w grudniu na czole miałam dosyć sporo właśnie takich brzydkich nierówności i przypuszczam, że to była kwestia tego, że zaczęłam go używać nieregularnie. Z racji tego, że właśnie testowałam jakieś tam inne toniki, inne produkty, nie zawsze go używałam i to jednak w jakiś sposób odbiło się głównie na moim czole. Jak teraz wróciłam do jego regularnego stosowania, już się trochę wyprostowałam. Następnie mam dwie maski, które przeze mnie były mocno używane w tym roku. Glam Glow Glitterowa Gravity Mood Maska. To jest maska, która no już mam... To jest chyba już moje trzecie opakowanie, które wykończyłam do cna. Maska, po użyciu której można powiedzieć, że cera dostała takiego zastrzyku energii. Cera jest bardzo ładnie wygładzona i też polecam ją używać przed jakimś większym wyjściem, kiedy chcemy nałożyć pełny makijaż, żeby on wyglądał idealnie, żeby podkład tam się świetnie rozłożył po twarzy. Ta maska w tym bardzo, bardzo pomaga. Jedyne, co denerwuje mnie w tym produkcie, to to, że on ma fajne designerskie gwiazdki, kropeczki, błyskotki w środku, ale niestety później, jak ściągnę tą maskę, to niektóre te takie drobinki designerskie pozostają na twarzy i pomimo szorowania się, czasami później znajduję jakąś gwiazdkę pomiędzy włosami. To mnie trochę denerwuje, ale tak to ogólnie produkt jest świetny. I jeszcze jedna maska, której bardzo mocno używałam w tym roku i ją wykończyłam do cna. To jest czarna maska oczyszczająca od Tony Moly. To jest pielęgnacja koreańska, którą dostaniecie w Sephorze. To jest czarna maska zastygająca, ale taka, którą później trzeba zmyć. Ona się nie ściąga, to nie jest rodzaj maski typu peel off. I po tej masce mamy przepięknie oczyszczone pory. Szczególnie widzę to na mojej strefie T, bo nigdzie więcej nie mam żadnych problemów, ale tutaj przy samym nosie i nos, no to faktycznie ja jej używałam namiętnie. Zauważyłam, że przy regularnym stosowaniu ta strefa T słabiej, mniej, rzadziej zaczęła mi się przetłuszczać, więc jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, tym bardziej na bieżąco z testami podkładów, to ja nieraz mówiłam, że w ciągu tego roku moja cera się zmieniła z typowo mieszanej na bardziej w kierunku takiej normalnej, ani suchej, ani mieszanej, ani tłustej, tylko normalnej. Więc tutaj ta strefa naprawdę doszła do ładu. No i oczywiście muszę wspomnieć o mojej miłości chyba od 4 ostatnich miesięcy. To była miłość od pierwszego
użycia próbki. Rzadko kiedy mam coś takiego, że używam próbek, przeważnie próbki gdzieś tam odkładam albo oddaję znajomym, a ta próbka mnie jakoś tak zainteresowała, zaciekawiła, mówię, dobra, spróbujmy. I próbka była na jedno użycie i po prostu tak się zakochałam, że następnego dnia od razu poleciałam do Sephory kupić to. Czyli to jest peeling Black Sugar od Skin Food. Wydaje mi się, że chyba niestety po publikacji tego filmu słyszałam takie pogłoski, że Skin Food już nie będzie dostępny w Sephorze. Powiem Wam, że bardzo, bardzo mnie to zmartwiło i zobaczymy co dalej, ale tak czy inaczej wracając do tematu, to jest peeling, który pachnie obłędnie, oczywiście nie potrafię tego określić i on jest z ogromną ilością drobinek w sobie, drobinek takich, wiecie, peelingujących ziarenek, które przecudownie, świetnie oczyszczają, peelingują, ale jednocześnie też nawilżają cerę. To jest po prostu obłęd. Ja masaż twarzy robię nim około 2-3 minut. Szukam, czy jest właśnie tutaj napisane, ile masować peeling po twarzy, ale nie ma tutaj takiej instrukcji obsługi, takiej informacji. W początku kupiłam mniejsze opakowanie, taki format podróżny, a później zużyłam, oczywiście, że go zużyłam. Kupiłam już ten duży format i no, miłość. Coś, co nie jest kosmetykiem, raczej jest gadżetem, ale to jest innowacja tego roku i musi się to pojawić, a mianowicie wiatraczek. To jest produkt, który kupicie na Allegro pod nazwą wiatrak ręczny albo wiatraczek ręczny. On ma wbudowany taki akumulatorek, który można wyjąć, ale normalnie ładujemy go tak jak telefon czy każde inne urządzenie pod USB. Kabel jest dodany w zestawie. Jest to wiatrak, który można składać, postawić go sobie na biurku, a ja go używam do wysuszenia twarzy w bardzo szybki sposób po spryskaniu twarzy bardzo dużą ilością mgiełek. Mgiełki, fiksery również też będą w tym filmie, ale już pod sam koniec. W minionym roku uzależniłam się od wykończenia całego makijażu mgiełką. Te mgiełki, które później Wam polecę, przepięknie cały makijaż scalają, nadajemy sobie jeszcze mocniejszy hashtag glowki tulca. Oczywiście możemy powachlować się ręką, kartką, czymkolwiek mamy ochotę, ale z racji tego, że ten wiatraczek wcale nie jest drogi, on kosztuje w okolicach tam 15-20 zł, doszłam do wniosku, że zaryzykuję i to był najlepszy zakup, najlepszy gadżet makijażowy, pomimo tego, że on nie jest opisany jako gadżet makijażowy minionego roku. Przechodzimy do kolorówki i jeszcze tylko przypomnę o jednej rzeczy, że co roku nagrywam ulubieńców rocznych, więc jeżeli coś się pojawiło w ulubieńcach 2017, a nie pojawi się w 2018, to nie znaczy, że tamte produkty są złe, niegodne albo mi się znudziły, tylko no nie będziemy powtarzać. Kremy koloryzujące, delikatne podkłady, nadgi bez makijażu. Pierwszą miłością w tym roku był tonujący krem antyrodnikowy z SPF 50 na dzień od dr Ireny Eris. To jest bardzo delikatny, bardzo nawilżający krem koloryzujący, wyrównujący kolory, którego w ogóle totalnie nie widać na skórze. Ja go bardzo namiętnie używałam właśnie w okresie wiosenno-letnim. Jeżeli konkretnego dnia w ogóle nie chcecie nakładać ani grama makijażu, ale chcecie lekko wyrównać sobie koloryt cery, to będzie cudo. I jeszcze mamy dosyć wysoką ochronę. A następną miłością jest krem koloryzujący na dzień o kompleksowym działaniu pielęgnacyjnym, antyoksydacyjnym i ochronnym do każdego rodzaju skóry. Didi krem od Peeze i tutaj mamy ochronę SPF 30 i ten produkt również bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry, ale ma już więcej pigmentów w sobie i ma mocniejszą, gęstą formułę, ale nadal jest to krem koloryzujący. Więc jeżeli chcecie krem o bardzo, bardzo delikatnym, niewidoczny na skórze, to dr Irena. Albo idąc w kierunku bardzo, bardzo lekkiego podkładu, to Didi krem od Peeze. Następnie ukochałam sobie bazy pod makijaż i mam dwie do polecenia. One się przewijały w ulubieńcach, więc jeżeli jesteście na bieżąco, to na pewno wiecie, o których wspomnę. Ja wcześniej prawie w ogóle nie używałam baz, a później
Zaczęłam się starzeć i zaczęłam potrzebować pomocy. Od momentu chyba tego testu Smashboxa Studio Skin, podkładu, tam gdzie nosiłam podkład przez 35 godzin, zaczęłam namiętnie dzień w dzień używać bazy pod podkład Smashbox Photo Finish Smooth and Blur. Bardzo fajny taki satynowy, lekko matowy efekt, ale skóra pozostaje niezwykle gładka, aksamitna i świetnie, tak jak wcześniej mówiłam, świetnie każdy jeden podkład na niej się rozprowadza, nic pod spodem się nie roluje, to jest baza na całą twarz, jest super, naprawdę kocham. Już tak konkretnie, docelowo, w pory, na nos oraz tutaj, żeby trochę się wygładzić na czole, używałam i cały czas nadal używam Blur Stick od Revolution Pro. To jest stick o bardzo, bardzo dużej gramaturze. Tutaj mamy aż 30 gram. I to jest stick, o którym mówiłam, że trzeba wiedzieć, jak go używać. Jeżeli używacie go prosto z opakowania, on nie będzie grał. Ale jeżeli rozgrzejecie ten produkt opuszkami palca i włożycie w pory, wklepiecie, nie będziecie jakoś mocno trzeć, a później nałożycie podkład, to tutaj robi Wam się istny Photoshop. Uważam, że jest to nawet trochę, bym powiedziała, zamiennik tej bazy Professional od Benefitu. Tamtą też uwielbiam, też ubóstwiam, ale patrząc na półkę cenową, bardziej skłaniam się w kierunku tego. Co nie wyklucza mojej miłości również do tej bazy, ale lubię dać Wam różne alternatywy. Następnie przechodzimy do podkładów i jeżeli znacie, oglądacie moją serię Test na żywo, to wiecie, że w tym roku przetestowałam naprawdę dosyć sporą ilość podkładów i niektóre podkłady były takie niektóre całkiem spoko, a niektóre naprawdę bombowe. Jak wiecie, ja jestem zwolenniczką mocniejszego krycia i mam 3 podkłady o mocniejszym kryciu i 2 podkłady o takim porządnym kryciu, ale delikatniejszym wykończeniu. Pomimo tego, że inne podkłady również kocham, to bym powiedziała, że chyba najczęściej właśnie po ten podkład sięgam. I wiem, że wiele osób się spodziewa, że moim najlepszym podkładem będzie Smashbox Studio Skin, który zaraz się pojawi, ale jeżeli bym miała postawić jeden podkład na podium, to bym postawiła ten od Golden Rose. Total Cover 2 w 1. To jest podkład o bardzo przyzwoitym, fajnym kryciu, które można budować, ale jeżeli nałożymy go w mniejszej ilości, to możemy zrobić bardzo ładne krycie, ale bez efektu takiej grubej maski. To był i jest podkład, który jest ze mną przez cały miniony rok i do tej pory. I mam go w paru różnych wersjach kolorystycznych i niezależnie, czy to była zima, wiosna, lato, jesień, czy znowu zima, cały czas do niego wracam, cały czas go używam. Niezależnie, czy jest gorąco, niezależnie od tego, czy jest zimno, on mi się sprawdza. Mam piękne krycie, nie mam problemu z tym, że on mi się tutaj na strefie T wytłuszcza. Czuję, że cera pod spodem jest nawilżona i naprawdę świetnie długo się utrzymuje. Uważam, że w takiej przystępnej półce cenowej to jest najlepszy, najbardziej długotrwały i o świetnym kryciu podkład. Następnie podkład, który właśnie nosiłam przez 35 godzin, czyli Smashbox Studio Skin. 15 godzin nawilżenia, formuła Oil Free. To jest podkład już z tej wyższej półki cenowej i on ma bardzo, bardzo mocne krycie, którego trzeba nałożyć w naprawdę małej ilości. Jedyne, co zauważyłam, mówiłam o tym właśnie w tamtym teście podkładu, to to, że trzeba uważać właśnie, żeby go nie nałożyć za dużo, żeby tutaj w załamaniach, u mnie to było widoczne w skrzydełkach nosa, aby nie przedobrzyć z nim, ale naprawdę jest to podkład taki bardzo, bardzo długotrwały. Ja go nosiłam zdecydowanie dłużej niż producent obiecywał, nie zepsuł się na moim treningu i kocham go, ale obawiam się, że latem niestety będzie dla mnie za ciężki. I jeszcze jeden podkład, który również mnie zachwycił na początku roku. Jest to podkład drogeryjny od Maybelline i to jest Superstay.
Super Stay 24 godziny Full Coverage Foundation. On jest bardzo często porównywany do podkładu od Huda. Huda nie miałam w rękach, więc nie stwierdzę, czy on jest faktycznie bardzo podobny do tamtego, czy niekoniecznie. Jest to podkład, który również ma bardzo ładne, mocne, przyzwoite krycie, jak i wcześniej wymienione podkłady, tylko tyle, że on już idzie zdecydowanie w kierunku matowym. Bardzo mocny mat. Ja jednak właśnie z racji tego, że moja cera zaczęła się zmieniać, lubię podkłady, które mają takie semi-matowe wykończenie. Więc do niego wracam, lubię się pobawić w mojego chemika, zmieszać niektóre podkłady ze sobą, ale pokazuję Wam go bardziej pod kątem dla osób, które mają mocno przetłuszczającą się cerę i dalej szukają fajnego krycia i matowego efektu. To sądzę, że to może być hit właśnie z drogerii. Dwa już takie lżejsze podkłady i znowu jeden tańszy, drugi droższy. Ten tańszy to będzie Revolution Pro i to jest Foundation Drops i to jest podkład, który bardzo, bardzo mnie zadziwił. Nie spodziewałam się po jego wykończeniu formule, że on będzie tak fajnie wyglądał na twarzy. On pozostawia bardzo cienką, nawilżającą warstwę na skórze, ale jest bardzo długotrwały, wiele wytrzymuje. Ja go również testowałam w ramach serii Test na żywo. I jeżeli nie chcecie takiego pełnego, mega krycia, tylko delikatniejsze, to ten Wam się świetnie sprawdzi. Jeżeli miałabym go porównać, to bym porównała go do tych innych podkładów w kroplomierzu, Catrice czy Eveline, które również nadal kocham. Szczególnie ten z Eveline, który z tego co kojarzę był właśnie w ulubieńcach 2017, ale tym zdecydowanie mamy więcej możliwości. Możemy dołożyć kolejną warstwę i zbudować jego krycie, że jednak jest to podkład w kierunku tych długotrwałych, ale z takim fajnym, normalnym, codziennym wykończeniem naturalnym na cerze. No i jeszcze jeden podkład, który zachwycił mnie w tym samym momencie, w tym samym czasie, jaki właśnie Smashbox i to był ten moment, kiedy tak się smarowałam samoopalaczem, żeby sztuczną opalenizną dopasować się pod kolor tego podkładu. A mianowicie jest to podkład od Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation i tak jak oni go opisują, bym powiedziała dokładnie tak samo. Jest to podkład, który moim zdaniem zgra się z każdym typem cery, zostawia właśnie takie naturalne, półmatowe, satynowe wykończenie, można budować jego krycie. Naprawdę przyjemnie mi się go nosi. Na razie go odstawiłam, bo przestałam się opalać, a mam w arsenale jeszcze inne ulubione podkłady, więc nie kupowałam jaśniejszego koloru. I to, co mi się w nim podoba, to mamy 32 ml. Co na przykład nie podoba mi się w Revolution Pro, że jest tylko 18 ml, więc mam nadzieję, że Revolution Pro niedługo wyjdzie z większą pojemnością tego podkładu. Szybko konturowanie, jak wiecie, ja uwielbiam, ja zawsze konturuję się na kremowo i pomimo tego, że wiele kredek przerobiłam w tym roku, to jednak największą miłością zapałałam do sztyftów od Fenty Beauty. Ja mam dwa odcienie Sweat oraz Espresso i to są dosyć ciemne odcienie, ale tak jak niejednokrotnie wspominałam, czy jestem opalona, czy jestem blada jak na siebie, to one bardzo ładnie wtapiają się i one mają inną formułę, za które je pokochałam, w porównaniu do takich tradycyjnych kredek. Najczęściej spotykamy się z tym, że kredki do konturowania są albo bardzo miękkie i woskowe, albo z kolei są twarde i tępe, które ciężko rozprowadzić. Tutaj, pomimo tego, że one w opakowaniu są dosyć sztywne, to mają, bym powiedziała, takie wykończenie jak właśnie ten podkład. Pół satynowe, pół matowe, świetnie się blendują, niezależnie jakiej gąbki używam. Bardzo przyjemnie się z nimi pracuje i no, nie oszukuję, bo tutaj na przykład, o, tej jaśniejszej, to już mam no końcówkę, a tej ciemniejszej z racji tego, że używam jej mniej, no to jeszcze trochę mam, ale też już widać,
wykochałam. Czas na korektory i jak wiecie, ja jestem miłośniczką korektorów pod oczy, które są zastygające. Pierwszym takim hitem, chyba właśnie nawet już na początku roku, w styczniu, na pewno w lutym, już na pewno w lutym już go używam, a mianowicie jest to od Makeup Revolution, od Revolution Conceal and Define. To jest korektor, który jest porównywany do Tarte Shape Tape. Nie mam go, nie kupowałam i na razie nie czuję potrzeby, ponieważ z tym, jak i z jeszcze jednym, które za chwilę Wam pokażę, czuję się wyświegicie. Są to dla mnie korektory idealne. One przepięknie się wtapiają, mają 100%, 110%, 150%, 200% krycia. Taki jaki on i jeszcze jeden korektor robią Photoshopa pod oczami, to jest po prostu mistrzostwo. Oprócz jakichś chat make-upów czy testów, to żadnych innych korektorów przez cały rok 18 nie używam. Tutaj Wam pokazuję, najpierw Revolution wydało Conceal and Define w takiej oryginalnej wersji. Tutaj mamy 3,4 ml, a później z racji tego, że niestety ten produkt szybko się kończy, to marka się zdecydowała na wydanie wersji Super Size, co mnie niezwykle cieszy. I tutaj mamy aż 13 gram produktu i no, miłość, kocham. A jeszcze jeden korektor zastygający o bardzo mocnym kryciu i równie świetnie trzymający mi się pod oczami, to jest HD od Golden Rose, czyli Soft Focus z SPF 15. I ten korektor ma w sobie pojemności 3 ml i on jest zakończony taką gąbeczką, którą nieraz mówiłam, ja zawsze ściągam i sobie wyciskam ten korektor na dłoń albo na jakieś narzędzie i nakładam gąbką, wklepuję. Tak samo prześwietne, obłędne, stoprocentowe, 200% krycie pod oczami. Nie zbiera mi się w zmarszczkach, nie jeździ mi, zastyga i jak go później przypudruję, do pudrów zaraz przejdziemy, to jest sztos. I płynnie w tym momencie przechodzimy do pudrowania. Najpierw pudry, których używam tylko pod oczy. Nie używam ich na całą twarz, tylko właśnie do utrwalenia tamtych korektorów. Wiecie, to jest moja miłość, Golden Rose, również seria HD i tu jest odcień 202 banana. To jest puder o żółtawym zabarwieniu, ale on jest na tyle jasny i na tyle transparentny, że niezależnie czy jestem bardzo jasna, czy jestem opalona, to on zawsze idealnie zgrywa się tutaj pod oczami i robi właśnie efekt rozjaśnienia. Jak wiecie, ja pudry pod oczy nakładam gąbką i robię baking i on w żaden sposób ani się nie roluje, nie zostawia jakichś nieestetycznych kropek, no jest po prostu cudowny. Uwielbiam go do gruntowania właśnie korektora pod oczami. A co do już takiego bakingu i właśnie głównie pod oczami, ale też również do podrzeźbiania tutaj konturowania, to w tym roku zdecydowanie wygrał puder transparentny, który również ma lekko żółtawe zabarwienie i to jest puder od Ibra. I on jest niesamowicie bardzo drobno zmielony. Zostawia pod oczami takie subtelne, półsatynowe wykończenie. Najbardziej lubię właśnie zmieszać te dwa pudry i później jak zgarniam nadmiar bakingu, to wszystko jest po prostu flawless. A przechodząc do pudrów, które używam na całą twarz, to z pewnością od początku roku takim super, naprawdę fajnym pudrem jest Airspun Loose Face Powder i to jest puder, który kupiłam przez Tati i ona nieraz go zachwalała u siebie na kanale i stwierdziłam, kurde, coś w nim musi być, skoro aż tak go zachwala. I tutaj mamy sporą gramaturę, bo aż 65 gram i to jest wersja Extra Coverage. On pachnie tak specyficznie. Niektórym się to będzie podobać, niektórym nie, bo jest to taki, bym powiedziała, babciny zapach, takich babcinych kosmetyków i on ma lekko, bym powiedziała, taki brzoskwiniowy kolor, ale wychodzi całkowicie transparentnie na skórze i mogłabym go porównać do Lory i oba te pudry pozostawiają
idealnego Photoshopa, znowu mamy Flawless. Mam wrażenie, że nawet wygładzają bardzo ładnie, wygładzają tutaj wszelkie pory nierówności. I to są pudry typu zostawię Ci mat na twarzy, ale on będzie bardzo naturalny i satynowy. Następnie przechodzimy do bronzerów i jeden bronzer będzie bronzerem, którego używam jako róż do policzków i ponieważ to jest taka perełka, to może zaczniemy od niego. Jego używam chyba od lutego albo od marca, coś w tym stylu, ale używam go do dnia dzisiejszego, oczywiście z przerwami na inne miłości, ale ten bronzer jako róż do policzków jest sztosem. To jest Too Faced Radiant Matte Bronzer, który pachnie dalej. Po prawie roku czasu dalej, nadal pachnie brzoskwinią. I to jest bronzer, który co prawda jest matowy, z takim właśnie satynowym wykończeniem i ma w sobie, trochę ma w sobie, ale naprawdę słabo zauważalne, złote drobinki. I to jest brąz o właśnie takim brzoskwiniowym kolorze, więc jak wiecie, jak mnie oglądacie, ja uwielbiam właśnie taki kolor jako róż do policzków. Moja opinia na temat tego bronzera się nie zmieniła. Uważam, że ten odcień nie nadaje się jako bronzer. On ma zdecydowanie mocno widoczny ten brzoskwiniowy podton, więc no tutaj w tych partiach no może delikatnie, ale jako do konturowania w żaden sposób on się nie nadaje. Ale jako róż do policzków to jest idealny odcień. On jest stonowany, spokojny, opalony, ale dalej ma w sobie taką nutę orzeźwienia, że ta cera staje się taka świeża, rozpromieniona. Następnie takim hitem w okresie wiosenno-letnim stała się u mnie paleta do konturowania od Smashboxa i to jest wersja The Kali Contour Shape Bronze and Glow. I tutaj oprócz bronzerów mamy również dwa rozświetlacze, puder pod oczy w takim właśnie żółtawym, bananowym kolorze, który idealnie sprawdza się właśnie jako puder pod oczy i róż do policzków, który mogłabym porównać właśnie do tego z Too Faced. Rozświetlacze te są całkiem przyzwoite, dają bardzo ładną, delikatną, jak dla mnie, delikatną taflę, ale spokojnie możecie nim osiągnąć bardzo fajny glow. I bronzery, które jak widać autentycznie wykochałam. Ja w tej chwili jej nie używam, ponieważ właśnie w okresie jesienno-zimowym jest ona trochę za ciepła. To jest zdecydowanie paleta, która przepięknie podkreśli opaleniznę i właśnie wbija się w taki ciepły kalifornijski klimat. Kolejna paleta, której najmocniej, najczęściej używam i mam już jej chyba trzecią sztukę, to jest paleta od Golden Rose Metals Sculpting Palette. Tylko tyle, że z tej palety autentycznie używam cały czas tylko jednego wkładu, a mianowicie bronzera. Jest to bronzer, który jest dosyć ciemny, ale jest na tyle satynowy, że bardzo ładnie, płynnie rozprowadza się po policzku, więc możemy ten efekt stopniować. Możemy go nałożyć i delikatnie, z lżejszą ręką, ale też możemy go używać mocniej, jeżeli chcemy mocno podkreślić opaleniznę. I to jest właśnie idealny odcień bronzera, który nadaje się zarówno do konturowania, jak i do opalania całej twarzy. On ma taki złotawy, ciepły podton i ma w sobie właśnie takie drobne, bardzo drobno zmielone złote drobinki. To jest przepiękny odcień i mam nadzieję, że w przyszłości właśnie Golden Rose zdecyduje się, aby wypuścić ten bronzer w pojedynczym opakowaniu, bo do tych wkładów nie używam. Są one fajne, ale jakoś spektakularnie mnie nie porywają. No i jeszcze jeden bronzer, który kupiłam na jesieni i go używam dosłownie niemalże dzień w dzień. Nawet jeżeli zmieniam i testuję inne bronzery, to zawsze go używam przynajmniej do konturowania nosa oraz do konturowania ust. A mianowicie jest tutaj mowa o kultowym NARS Laguna. I ja go kupiłam jako zamiennik, jako alternatywa dla tego bronzera z paletki Golden Rose. Źle się czuję z tym, że cały czas
marnuję potencjał tej palety, bo nie używam tych produktów, a zaczynam używać nowej, świeżej palety tylko na rzecz tego jednego wkładu, no to stwierdziłam, że no, miejmy serce. I zakupiłam jako zamiennik dla tamtego bronzera Narsa. On jest trochę jaśniejszy, chociaż jeżeli nałożymy 2-3 warstwy, to zbudujemy nim tak samo intensywny, głęboki kolor, jak właśnie tym bronzerem z paletki z Golden Rose. I tak jak każdy jeden bronzer, który tutaj pokazywałam, to jest to znowu bronzer o takim satynowo-matowym wykończeniu. Przepięknie, jak masło rozprowadza się na twarzy i on w sobie ma jeszcze mniejsze drobinki, więc ja bym powiedziała, że jest to bronzer matowy. Żeby tutaj dojrzeć, zobaczyć te lekko złotowe drobinki, to naprawdę ktoś by musiał Wam z lupą przy twarzy stać, aby je dostrzec. I to w bardzo mocnym słońcu. Przepiękny odcień, który również idealnie sprawdza się i do konturowania, i do nadawania opalenizny, i oczywiście możemy go stopniować, budować. Cudo. I to, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba w tym produkcie, to to, że on się prawie w ogóle nie sypie i w takiej odpowiedniej, w sam raz ilości nabiera się na pędzel. Więc mam wrażenie, że będzie to produkt na lata. On jest niesamowicie wydajny i tutaj mamy go 8 gram. Możemy przejść do działu hashtag glowki tulce. I na pewno macie tego świadomość, że to był najgorszy dział dla mnie, aby wybrać ulubione produkty, bo wiecie, że dosłownie każdego miesiąca odkrywałam jakiś fajniejszy, mocniejszy rozświetlacz i stwierdziłam, kobieto, ogarnij się, wybierz faktycznie te 3, bez których nie możesz żyć. I wybrałam 3, bez których nie mogę żyć. Mam nadzieję, że będziecie ze mnie dumni. Oczywiście na pierwszym miejscu, wiadomo, musi być Amrezy. Anastasia Beverly Hills. To jest rozświetlacz, który kupiłam, jak był właśnie ten pierwszy rzut. On wychodził na równi z paletą Soft Glam. Ja wtedy również ją kupiłam. I to jest rozświetlacz, który od tamtego momentu, to chyba było w marcu, jest ze mną przez cały czas. Jeszcze męczę pierwsze opakowanie. Jak obserwujecie mnie na moim Instagramie oraz Instastory, to wiecie, że udało mi się upolować. Kupiłam już zapas. To jest zdecydowanie mój number one. To jest rozświetlacz, który daje idealną taflę. Jest złoty, ale idzie w kierunku szampana. To jest najbardziej idealne złoto, jakie można sobie wymyśleć, wymarzyć. On jest idealnie neutralny. Ani nie jest za żółty, ani domieszka tego szampana nie ochładza tego złota. Coś pięknego. Można oczywiście nałożyć go i na sucho, i na mokro i wtedy zbudować jeszcze mocniejszy hashtag glowki tulca. Rozprowadza się jak masło, jak marzenie. To jest taki odcień złota, że mam wrażenie, że będzie grał idealnie na każdej karnacji. W tym roku przerobiłam naprawdę zatrzęsienie rozświetlaczy i są rozświetlacze, które kocham na przykład w momencie, kiedy jestem opalona, a są rozświetlacze, które kocham w momencie, kiedy jestem stosunkowo jasna. A ten rozświetlacz, niezależnie od koloru mojego podkładu, mojej cery, mojego konturowania, cokolwiek nie nałożę na twarz, to zawsze z każdym makijażem ten odcień, ten rozświetlacz gra idealnie. To jest po prostu sztos. Inaczej się tego nazwać nie da. Kolejnym rozświetlaczem, który wywołał u mnie po prostu szał i się nie spodziewałam jego mocy i na pewno wiecie, o czym będę mówić, czyli paletka od Golden Rose Strobing Highlighter Baked Trio Palette. To jest paleta 3 wypiekanych rozświetlaczy. Mamy tutaj rozświetlacz w kolorze różu, dosyć chłodny, złotawy, ale właśnie złoto, które nie jest ani ciepłe, ani chłodne, i taki przybrązowiony odcień, który ma w sobie nutę brzoskwini. I to jest niesamowicie uniwersalna paleta dla mnie, ponieważ mogę jej również używać jak jestem opalona, ale jak i też jestem jaśniejsza. Ten odcień
Znacie mnie, idealnie gra mi jako róż do policzków, a te dwa odcienie, oczywiście najrzadziej używam różu, ponieważ wiemy to, ja na swojej karnacji uwielbiam złotawe kolory. W ogóle tutaj możliwość łączenia tych kolorów, bawienia się w małego chemika jest po prostu obłędem. I tak jak widzicie, te rozświetlacze dają przepiękną, nieziemską taflę, taką metaliczną taflę. One są mocniejsze, mają mocniejszą moc niż Amrezy i one mają w sobie drobinki, tylko tyle, że te drobinki w zależności jakim pędzlem i jaką metodą będziemy nakładać te rozświetlacze na policzek, to one inaczej będą grały na twarzy. Ja najczęściej nakładam rozświetlacz pędzlem jak najbardziej takim fluffym, rozlazłym, rzadkim. Więc wtedy te drobinki w małej ilości pozostają na policzku, a bardzo dużo osypuje się na dekolt. Jeszcze jeden rozświetlacz, który jest czymś zupełnie innym w porównaniu do dwóch poprzednich. I to jest rozświetlacz, do którego miałam taki stosunek, że najpierw go zmacałam, stwierdziłam, że w sumie nie, a później jednak się do niego przekonałam, musiałam go kupić i to był strzał w dziesiątkę i czuję, że niebawem muszę udać się do Sephory i kupić zapas, ponieważ jest to kolejny rozświetlacz, bez którego żyć nie mogę. To jest rozświetlacz, który można by nazwać, że jest to prasowany, bardzo drobno zmielony, srebrno-multikolorowy brokat. Jest to dosyć specyficzna formuła, bo on pod naciskiem palca aż czuć, że się ugniata. Nałożony na sucho, właśnie takim rozszczepanym pędzlem, przepięknie opruszy Wam twarz właśnie takimi multikolorowymi drobinkami, ale jeżeli nałożymy go na mokro, to jest glow, który jest widoczny nocą albo właśnie pod takim specyficznym kątem, w przyciemnieniu. W takim sztucznym oświetleniu, tak jak ja w tej chwili siedzę, to jego widać nie będzie. Ale jeżeli wyjdziecie po zmroku z tym rozświetlaczem na policzku, to będziecie się błyszczeli jak Edward ze Zmierzchu w słońcu. I mówię, w ogóle nie byłam do niego przekonana, no bo mówię, no kurde, przecież to jest po prostu prasowany brokat. Ale taki, jaki efekt daje nocą, nie mam pytań. How many carats? Never too much. Temat baz podcienie raczej pomijam, pomimo tego, że parę produktów naprawdę mi się sprawdziło i ich używam, to jednak w takim codziennym funkcjonowaniu ja dalej baz podcienie nie używam, więc przechodzimy już od razu do cieni. Najpierw taką wielką miłością w roku 18 okazała się paleta od Huda i to jest paletka z tej pierwszej serii Obsessions i to jest wersja kolorystyczna Smoky. I tak jak widać, autentycznie ją wykochałam. Przepiękna pigmentacja, obłędna pigmentacja. Folie są niemalże mokre, uginają się pod palcem. Maty są świetne, ale bardzo mocno się osypujące, więc za każdym razem, jak decyduję się na użycie tych cieni, to robię bardzo mocny, intensywny baking pudrem pod oczami. I mało jej używam na dzień dzisiejszy, bo po prostu jest mi jej szkoda i zostawiam ją na specjalne okazje, a ten czarny to jest węgiel. To jest po prostu węgiel, smoła. I widzę teraz, że przygotowałam palety, które będą typowo neutralne. Nie mam przygotowanej żadnej kolorowej palety. Bo naprawdę w 18 roku sporo palet mnie zachwyciło i to, co pojawiało się w ulubieńcach, to oczywiście dalej polecam, ale musiałam się zdecydować na już takie top perełki. Następnie palety od Affectu i tą paletę polecałam Wam w ulubieńcach roku 17, a tą mogę dołożyć do ulubieńca roku 18 i te dwie lądują właśnie w dzisiejszym podsumowaniu. I tak jak widać na załączonym obrazku z tej pierwszej palety Naturally Matte, to już nie mam dwóch wkładów, a trzeci się kończy. Moim zdaniem Naturally Matte to jest jedna z najbardziej uniwersalnych, właśnie 100% matowych
palet. To są maty, które bardzo płynnie, super, niesamowicie się blenduje, nie ma żadnego problemu. Te palety świetnie pracują zarówno w rękach amatorskich, jak i profesjonalistów. Świetnie sprawdza się do makijaży ślubnych. Tak samo właśnie do makijaży ślubnych bym polecała tą z racji tego cienia. Ta paleta się nazywa Pure Passion i tutaj mamy znowu przepiękne maty i folię, która jest idealnym ślubniakiem. I to jest znowu cień, który jest foliowy, półmiękki, uginający się pod palcem i dający efekt mokrej powieki. Oczywiście można go też użyć jako rozświetlacza. Naprawdę Karolina Matraszek robi świetną robotę i mam nadzieję, że będą wychodzić kolejne palety. Dalej, kolejną taką neutralną paletą, którą znowu wykochałam, wygłaskałam naprawdę mocno, jest to paleta neutralna od Smashboxa. To jest seria Covershoot i wersja kolorystyczna Minimalist. I to jest właśnie taka mała, fajna, travel friendly paletka, która ma w sobie i maty chłodne, i maty ciepłe, i też cienie o wykończeniu takim perłowym. I jest to paleta naprawdę idealna na co dzień, idealna w podróż. Cienie, których używamy najczęściej, czyli beż, jest w większym rozmiarze i tak samo ten taki jasny, rozświetlający, szampański z lekko różowawą nutą też jest największy i tak samo mogłabym zasugerować, że jeżeli wylądujecie tylko z tą paletą w podróży, to również ten cień możecie nałożyć jako rozświetlacz na policzki. Pigmentacja matów jest sztosem, jest mega mocna, tak samo jak chuda się osypują, więc mocno zabezpieczyć przestrzeń pod okiem, blendowanie i pigmentacja to jest mistrz. I ostatnia paleta, również neutralna, to jest paleta od Pupy i to jest seria Makeup Stories, a wersja kolorystyczna Spicy Nudes. I tą paletę męczę 2 miesiące już na pewno i mam wrażenie, że na stopień jej męczenia jej nie ubywa. Mam już trochę tutaj wgniecenia oczywiście w tych brązach. Ja ją Wam polecałam w ulubieńcach grudnia, ale pomimo tego, że ona trafiła pod koniec roku w moje ręce, w listopadzie już ją chyba męczyłam, a najwięcej męczyłam ją w grudniu, no to... No brak mi słów. Cudowna formuła tych matów, rozprowadzają się znowu jak masło. Jest oczywiście osypka, ale no przeważnie najczęściej tak jest, że im większa, mocniejsza pigmentacja, tym osypka jest większa. Folie są znowu uginające się, półmokre, nałożone na sucho są niemalże mokre, a jak nałożymy je na mokro, to efekt tych folii jest już nie do określenia. Perły w tej palecie również są bardzo, bardzo przyzwoite i dosyć często właśnie sięgam po te cieplejsze odcienie i to, co mi się podoba w tej palecie, to tak jak mówiłam w ulubieńcach grudnia, ona jest idealnie neutralna. Ona nie jest ani wybitnie ciepła, ani wybitnie chłodna. Ona jest idealna. Okej, temat kresek raczej pominę, czyli linerów. Pomimo tego, że miałam taki, wiecie, szał, żeby robić kreski do makijaży, to polecałam Wam dobre linery w filmie, w którym robiłam makijaż świąteczny i tam Wam polecałam moje najbardziej takie właśnie sprawdzone, najlepsze linery, a przejdziemy do kredek do oczu. Kredek, których używam tylko i wyłącznie na linię wodną. Kredki na linię wodną, które polecałam Wam w ulubieńcach grudnia i wspominałam o tym, że tych kredek używam od ładnych paru miesięcy, tylko wtedy w grudniu je ulokowałam, ponieważ wypadło mi z głowy, aby o nich wspomnieć, ale jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, to widzicie, że one się pojawiają wszędzie. I na Instagramie, i w niemalże każdym filmie, wystarczy wejść w moje opisy, zobaczyć. Kredki wodoodporne, zastygające tylko do linii wodnej od NYX Professional i to jest seria Faux Blacks. I używam dwóch kolorów, ale zdecydowanie najczęściej używanym, oczywiście brązem, jest Burnt
Burnt Sienna. Dosyć ciepły, taki kasztanowy brąz. Te kredki są niesamowicie miękkie, ale nie zauważyłam, żeby się jakoś szybko, mocno zużywały. Jak na moje natężenie używania kredek na linię wodną, niemalże każdego dnia, prawie zawsze, zawsze wtedy, kiedy mam makijaż, o, zawsze robię, zawsze nakładam jakąś kredkę na linię wodną i taką właśnie najlepszą, zastygającą, że wiem, że jak ją nałożę, że ona się w ogóle w żaden sposób nie ruszy, nawet jeżeli bym płakała, łzawiła, nie wiadomo co jeszcze robiła z tymi oczami, to ona mi z tej linii wodnej nie zejdzie. Jeszcze jedna kredka, którą również dosyć mocno stemperowałam i również w kolorze brązowym. Jej używam dłużej niż tych kredek od NYX. Nie jest ona aż tak mocno zastygająca, ale bardzo dobrze długo siedzi na linii wodnej i to jest ogólnie kredka do oczu, więc możecie jej też używać i na górnej powiece. Ja jej używam tylko na linię wodną, a mianowicie to jest kredka Make Up Forever Art Artist Color Pencil kolor 608 Limitless Brown. I to jest już taki czysty, idealny brąz. Ani chłodny, ani ciepły, idealny brąz. I ona nie ma aż tak mocnej pigmentacji jak te kredki od NYXa, więc tej zdecydowanie najczęściej używałam w takich codziennych, lżejszych makijażach, takich lżejszych smokey eye. Tak jak na przykład mam w tej chwili. To jest lżejsze smokey eye. Jeżeli robię już intensywne oko, to zdecydowanie nakładam te kredki od NYXa, bo one mają bardzo mocną, głęboką pigmentację. Również jest napigmentowana, ale ten kolor jest subtelniejszy, delikatniejszy, więc ona przepięknie gra na linii wodnej. W tym roku zdecydowanie moimi brwiami rządził Benefit. Używałam sporo produktów na brwi od Golden Rose, sporo produktów od Anastazji Beverly Hills, ale zdecydowanie chyba najczęściej sięgałam po Benefit. Takim stałym elementem zawsze w makijażu moich brwi są te precyzyjne kredki od Precisely My Brow Pencil i ja mam 3 odcienie, mam 3, 3,5 oraz 4,5. To są odcienie, które są idealnie neutralne. Nie są ani za ciepłe, ani za chłodne. I 3 używam na sam początek brwi, 3,5 na środek brwi, a 4,5 na końcówkę brwi. Czyli robię efekt ombre, tak żeby ta brew wyrysowana instagramowo jednak wyglądała jak najbardziej naturalnie. Taka precyzyjna kredka, która z drugiej strony jest zakończona fajnym takim precyzyjnym grzebykiem i to jest kredka, której nie temperujemy i ona zawsze, non-stop jest ostra, jest precyzyjna jak brzytwa i jeżeli nie miałabym pędzla oraz korektora, żeby brwi podrzeźbić, to jestem tą kredką w stanie mega precyzyjnie wyrysować właśnie tą dolną linię i ogonek. I tak samo jak wezmę ją pod dobrym kątem, to mogę do góry zrobić takie właśnie przednie włoski brwi. Nie jest tak miękka, żeby pod naciskiem Wam się ten produkt tak jakby rozpływał i mazał takie grubsze linie na brwiach, ale nie jest też na tyle twarda, że trzeba wkładać w nią jakieś mega moce, żeby ta kreska wyszła. I przechodzimy do tematu tuszy do rzęs i to był temat tak samo trudny, nawet jak nie trudniejszy, jak rozświetlacze. Jak wiecie, z racji tego, że zapuściłam rzęsy na odżywce Biotebal, to miałam ogromną radochę i każdego miesiąca niemalże w ulubieńcach Wam polecałam jakiś inny tusz. Co chwilę testowałam jakiś kolejny nowy tusz i co chwilę miałam jakąś kolejną nową miłość. I teraz jak przyszło co do czego, to jestem w ogromnej kropce, ponieważ na mojej toaletce, biurku jest przynajmniej 15 maskar w tej chwili otwartych, pomimo tego, że przyklejam na górę sztuczne rzęsy. Ale tak, na pewno taką maskarą, która mnie bardzo, bardzo mocno urzekła i mam oczywiście zrobiony jej zapas, to jest maskara z Bourjois Eye
catching, tuż do rzęs, który ma szczotkę włochatą, ale te włoski są dosyć sztywne, a jak wiemy, ja bardzo lubię maskary, najbardziej lubię maskary, które mają silikonowe szczoteczki. To jest szczoteczka, która bardzo mocno zagęszcza rzęsy, ale z racji swojego takiego wygiętego kształtu, świetnie je podkręca. Jak dobrze złapiemy rzęsy u nasady, to nawet je wydłuża i właśnie robi efekt takiego kociego oka. Każdy jeden tusz, który Wam w tej chwili pokażę, jaki pokazywałam we wszystkich moich ulubieńcach 18 roku, nie zauważyłam, żeby mi się kruszył, odbijał, czy na dolnej, czy na górnej powiece, więc jeżeli by były takie pytania, to żaden z tych tuszy krzywdy mi nie robił. Następnie tusz, do którego się przekonałam, na początku byłam do niego sceptycznie nastawiona, ale później naprawdę się z nim mocno pokochałam. To jest tusz od NARS Climax i to jest szczoteczka, która jest typowo pogrubiająca i jak wyjmie się ją z opakowania, to pierwsze przemyślenia mamy, że ona jest włochata, ale nic bardziej mylnego, ona jest silikonowa. Ta szczoteczka nabiera bardzo małą ilość produktu i tym tuszem osiągamy bardzo mocny efekt zagęszczenia, ale przy okazji jest to efekt bardzo, bardzo naturalny. Ta z Bourjois robi bardzo mocny efekt zagęszczenia, ale jest to już taki efekt a la pod smokey eye, a z kolei ten tusz z Narsa daje efekt zagęszczenia, ale z bardzo precyzyjnym, delikatnym rozdzieleniem każdej rzęsy, który nadaje się pod każdy makijaż dzienny. I teraz przejdziemy do ust, to na pewno wiecie, że na zabój kocham szminkę Soft and Matte Creamy Lip Color od Golden Rose. To jest tak jakby młodszy brat, siostra tej kultowej, płynnej, zastygającej Long Stay szminki. I tamtą właśnie bardzo, bardzo mocno kochałam w roku 17. A to jest wersja również matowa, również zastygająca, ale jest to formuła taka musowato-piankowa. Jest to szminka, która zdecydowanie w porównaniu do takiej typowej, hardkorowo zastygającej, siedzi krócej na ustach, ale z racji tego, że jest mega komfortowa, w ogóle jej nie czuć. Wolę jednak poprawić czasami szminkę w ciągu dnia. Rzadko mi się to zdarza, ale wolę jednak skontrolować sytuację i ją poprawić i jej nie czuć. I wiedzieć, że jeżeli schodzi, to schodzi płynnie, równomiernie. Niż jednak mieć taką hardkorowo zastygającą, gdzie niestety moje usta mają tendencję do przesuszania się, więc naprawdę doceniłam tą serię Soft and Matte i oczywiście trzymam tutaj moje trzy ulubione nude kolory, więc szykuję dla Was przebitki, swatche i tak samo kolejna matowa, płynna pomadka. Kolejne trzy ulubione nude kolory. To jest pomadka, która bym powiedziała, że jest pomiędzy formułą taką matowo-satynową, a hardkorowo zastygającą. Coś pomiędzy. Bardzo komfortowa na ustach, pomimo tego, że jest to właśnie zastygająca szminka. Świetne nude kolory, bardzo ładny zapach i naprawdę długotrwała. I nie mam żadnej, ani jednej wady na tą z Golden Rose, ani na tą od Pixi. I właśnie przechodząc do tematu konturówek do ust, w minionym roku kalendarzowym, moje usta porwały konturówki od NYX Professional oraz od Golden Rose. Z Golden Rose to jest seria Dream Lips Lip Liner. Jak widać, mam tutaj ukochane ogryski. A z NYX Professional to jest Sweat Matte Lip Liner. Powiem Wam, że jak dla mnie, to jest ten sam produkt, czy właśnie Golden Rose, czy NYX, one się identycznie zachowują. Są bardzo miękkie, ale nie za miękkie. Fajnie rozprowadzają się po ustach. Możecie je nałożyć na całe usta i nie dość, że zrobić kontur, to uzupełnić całe usta i tak samo nie będą ust przesuszać. Będą się komfortowo, fajnie nosić w ciągu dnia. I w obu tych markach jest ogromny zakres kolorystycznych. Zarówno nudziaków, jak i czerwieni, jak i ciemnych kolorów, jak i w NYXie są też dosyć takie
specyficzne jakieś tam niebieskie, zielone kolory, więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i na sam koniec makijażu zostały nam mygiełki, czyli to, do czego potrzebny mi jest na początku filmu wspomniany wiatrak. Trzy mygiełki mnie zachwyciły i te trzy mygiełki, fiksery, spreje cały czas dokupuję, więc wszystkie trzy musiały się pojawić. Pierwsza mgiełka łamana na fikser utrwalający to jest mgiełka od Pixi i to jest Glow Mist. To jest mgiełka, która utrwala makijaż, świetnie scala wszystkie warstwy, ale też i nawilża ten makijaż. I jeżeli nałożycie trochę za mało rozświetlacza, nie macie już czasu, ale chcecie nadać sobie taki zdrowy glow, to ta mgiełka właśnie to zrobi. I właśnie widzę, że tutaj jest zawartych aż 21 naturalnych olejków, wyciąg z aloesu oraz z owoców, więc dlatego też ona, sądzę, że nadaje taki właśnie mocno nawilżony glow. Później mgiełka, której przysięgam, że mam już chyba piąte albo szóste opakowanie. I to jest pierwsza mgiełka, którą mogłabym polecić jako najtańsza z tych, które tutaj mam przed sobą. I to jest właśnie fikser, który jest w postaci mgiełki, czyli płynnej. I to jest fikser od Golden Rose Makeup Fixing Spray. I to jest znowu fikser na zasadzie, że mega mocno utrwali makijaż, ale też go świetnie scali i dzięki temu nada Wam takie ładniejsze, bardziej rozpromienione wykończenie. Ta z Pixi da Wam mocniejszy glow, ale ta z Golden Rose da Wam, mam wrażenie, że trochę mocniejsze utrwalenie. Ale jeżeli chodzi o fikser, który zrobi Wam makijaż nie do zdarcia, taki, że dosłownie możecie zrobić makijaż na swój własny pogrzeb, to będzie All Nighter z Urban Decay. Ja wcześniej miałam taką wersję podróżną, taką mini wersję i później już zakupiłam tą dużą butlę. To jest mur beton. Znowu fikser w formie płynnej, a la mgiełka, ale zdecydowanie daje najmocniejszy taki, wiecie, tynk. I ona w przeciwieństwie do tych poprzednich mgiełek nie daje już aż takiego nawilżenia, takiego glow. Ona jednak zastyga na taki semi właśnie pół mat, zostawia satynowe wykończenie na twarzy, ale coś za coś, utrwala tak, że hej. No i dobra, moi drodzy, mamy to! Nawet nie chcę mówić o tym, ile to nagrywam. Mam nadzieję, że po obróbce, po montażu faktycznie zamknę ten film w godzinę, bo starałam się, jak na mnie, dobrze wiecie, że ja mogę gadać godzinami, jak na mnie naprawdę starałam się każdy jeden produkt określić jak najszybciej potrafię. Jeżeli film przypadł Wam do gustu, to poprosiłabym oczywiście o kciuka do góry pod tym filmem. I jeżeli będzie Wam się chciało, będzie mi bardzo miło, napiszcie mi z każdej kategorii, albo może niekoniecznie z każdej, bo niektórzy na przykład nie używają konturówek albo fikserów, ale napiszcie mi swoje właśnie takie top najlepsze produkty, które były u Was używane w 2018 roku, albo na przykład produkty, które najczęściej zużywaliście i kupowaliście ponownie. Jestem bardzo ciekawa, czy moi ulubieńcy będą się pokrywać z Waszymi. Może dzięki Wam odkryję coś, co pojawi się w ulubieńcach 2019. Czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle przypominam o tym, że wszystko będzie zawarte w opisie na dole pod tym filmem. Oczywiście odsyłam na mojego Instagrama oraz Instastory, aby być ze mną na bieżąco. Z ogłoszeń parafialnych znamy to. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, by być ze mną na bieżąco i taki tam dzwoneczek jest obok. Jak go wciśniecie, to również będziecie dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy wrzucę nowy film na kanał. I niebawem siadam, nagrywam dla Was ulubione pędzle 2018, więc mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w moim kolejnym filmie, więc do następnego i na razie.